Jak pan skomentuje wczorajszą akcję młodzieżówki ruchu Palikota? Zorganizowana w dniu wczorajszym, bądź zorganizowany happening przez formację młodzieżową ruchu Palikota jest tak naprawdę niczym innym jak funkcjonowanie na arenie publicznej tejże formacji poprzez uprawianie tak zwanej propagandy politycznej bez ujęcia jakichkolwiek koncepcji tematycznych. Bo tak naprawdę to, co wczoraj miało miejsce, nie można nazwać niczym innym jak tak zwaną hucpą polityczną, co też ta formacja nieustannie uprawia. A powiem tak, używam nieustannie słowa formacja ze względu na to, iż nie chciałbym określać tej grupy mianem partii politycznej, bo urągałoby to ogólnemu imieniu polityki. Zorganizowana w dniu wczorajszym akcja przez tego młodego człowieka tak naprawdę nie miała żadnego sensu bądź wydźwięku. Ja sam nie jestem w stanie zrozumieć, co miało przyświecać całej tematyce zorganizowanej wczoraj konferencji, tak, i tak zwanego tego happeningu. I mogę określić to krótko. Jest to typowe działanie hucpy politycznej, tak naprawdę awanturnictwa, bo to najlepiej tej formacji wychodzi. I tak naprawdę, jak wiemy, przy tak skrajnych poglądach, które tak naprawdę uderzają w podstawy etyki, moralności, wyzywanie poszczególnych parlamentarzystów, osoby publiczne o zachowanie braku moralności, jest tak naprawdę nieodpowiednie. Myślę, że najlepiej zacząć ocenę według własnej ideologii i poglądów, tak, a dopiero później przechodzić do komentowania sytuacji publicznych i życiowych. I tak naprawdę z tego, co orientuję się, wczorajsze wydarzenie odbywało się w godzinach lekcji szkolnych i myślę, że ten młodzieniec powinien wykorzystać ten czas na rozwój i poszerzenie horyzontu swojej wiedzy i kompetencji. Także tak naprawdę całe to zajście to tak zwana gra polityczna przedwyborcza formacji, która obecnie na scenie politycznej znajduje się na równi pochyłej. Wczorajsze zajście pod biurem Prawa i Sprawiedliwości w Bielawie można skomentować tylko i wyłącznie awanturnictwem politycznym. Innego słowa po prostu znaleźć nie mogę. Znamy to już z Sejmu, co Janusz Palikot wnosił do Sejmu. Były i sztuczne członki, za przeproszeniem, i wszystko, świński ryj, i po prostu młodzieżówka działa tak, jak i działa ich góra po prostu. I cóż mogę powiedzieć, życzę tylko, by Janusz Palikot, tak jak i jego formacja Ruch Palikota, zniknęli ze sceny politycznej tak szybko, jak jeden dzień, czego sobie i państwu życzę.